Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dostałem pismo od prokuratury okręgowej w Warszawie. W tym piśmie prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie złożenia fałszywych zeznań przez Mateusza Morawieckiego. Zawiadomienie dotyczące tych zeznań złożyłem do warszawskiej prokuratury we wrześniu ubiegłego roku. W odpowiedzi dostałem to. Jedną kartkę bez cienia uzasadnienia czy wytłumaczenia. Pani referentka Klaudia Rola z prokuratury okręgowej w Warszawie napisała tylko, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Czy chce przez to powiedzieć, że premier Morawiecki ma specjalne zezwolenie na mijanie się z prawdą? Cóż, obserwatorzy polskiej polityki wiedzą, że premier Morawiecki zachowuje się, jakby faktycznie dostał takie zezwolenie. Jednak w tym przypadku nie chodzi o jakieś polityczne czy biznesowe kłamstewko. Chodzi o sprawy kluczowe dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Otóż po wybuchu afery taśmowej w 2014 roku Morawiecki zeznał przed funkcjonariuszami kontrwywiadu Rzeczypospolitej Polskiej, jakoby nigdy nie zetknął się z Markiem Falentą, jednym ze współorganizatorów tej afery. Tak się składa, że w zeszłym roku Falenta zeznawał przed sądem w sprawie cywilnej związanej z aferą taśmową. Chodziło o sprawę, którą wytoczył mi Michał Lisiecki, właściciel tygodników Do Rzeczy i Wprost, które opublikowały taśmy Falenty. Pan Lisiecki pozwał mnie, gdyż napisałem, że publikacja taśm Falenty posłużyła Rosji. Ujawniłem też powiązania Lisieckiego z postsowieckim wschodem. Proces wygrałem. Najistotniejsze jest jednak to, że wystąpił w nim jako świadek Marek Falenta. Złożył przyrzeczenie mówienia prawdy. Został poinformowany o dodatkowych 8 latach odsiadki grożących mu zapowiedzenie nieprawdy. Następnie złożył bardzo ciekawe zeznania. Znajdą je Państwo także jako nagrania w innym filmie zamieszczonym na tym kanale YouTube. Między innymi Falenta zeznał, że zna Mateusza Morawieckiego, z którym został osobiście zapoznany przez Tomasza Misiaka. Misiak to dobry znajomy Morawieckiego. Miliarder robiący wielkie biznesy w Rosji, stały bywalec podsłuchowej restauracji Sowa i Przyjaciele, do której zapraszał ważnych ludzi na poufne rozmowy. Wynika z tego oczywiste podejrzenie, że Mateusz Morawiecki zataił ważną okoliczność dotyczącą afery taśmowej, a to mogło utrudnić jej wyjaśnienie. Co więcej, gdyby Mateusz Morawiecki przyznał się do znajomości z Falentą, Jarosławowi Kaczyńskiemu trudniej byłoby zrobić z Morawieckiego premiera. Dodam, że oprócz zeznań Marka Falenty są inne dowody związków Morawieckiego z Falentą. Znajdą je Państwo w tej książce. Proszę Państwa, fałszywe zeznania to przestępstwo. Dlatego złożyłem do prokuratury doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego. Chodzi o przestępstwo na szkodę każdego z nas. Każdy z nas jako obywatel RP ma prawo do wyjaśnienia afery, która obaliła prozachodni rząd. Każdy z nas jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do wyjaśnienia afery, która ustanowiła nową władzę. Szczególnie gdy ta władza wyrywa Polskę ze wspólnoty Zachodu. Ze szkodą dla każdego z nas, a na korzyść Rosji. Każdy z nas ma prawo do rządu, którego premier nie zaciera śladów i nie ukrywa prawdy na temat nielegalnych podsłuchów, na temat antypolskiej i antyzachodniej operacji. To prawo wynika choćby z artykułu 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, punkt 4, podpunkt 8, gdzie czytamy, że Rada Ministrów zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. Wbrew zasadom, w swoim piśmie prokuratura nie poinformowała mnie o możliwości zażalenia się na odmowę wszczęcia śledztwa. Jednak ja i tak złożę zażalenie. Jeśli zostanie odrzucone, złożę następne. Sprawa zeznań Mateusza Morawieckiego i jego związków z Markiem Falentą prędzej czy później trafi do sądu. Dziękuję bardzo za uwagę.